Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed nami szesnasty odcinek z Manor Lords. Być może będzie to już ostatni odcinek z tej serii, ale to zależy od Ciebie, drogi widzu. Także daj znać w komentarzach, czy chcesz jeszcze jakieś odcinki, czy chcesz, abyśmy tworzyli na przykład dalsze osady, bo. W dzisiejszym odcinku stwierdziłem, że jeśli ma być to koniec, to zróbmy to z grubej rury i podbijmy wszystkie cztery żółte tereny, zobaczymy co się stanie. Chciałbym przetestować, czy jeśli pokonam przeciwnika na jednym terenie, no to na drugim, załóżmy, już on nie będzie miał wojsk. A tu przy okazji widzę, że chyba idą rozbójnicy. Oj, moi drodzy, co się porobiło? No, widzicie, no, takie tutaj buty, gdzie my tu mamy te nasze ekipy. O, jest jakaś ekipa, dobrze, a rozbójnicy idą skąd. Idą stąd, czyli tutaj by trzeba szybko ekipy nasze dać. Dobra, także zaczynamy słuchajcie, od wielkiej bitwy. To akurat z rozbójnikami myślę, że sobie szybko poradzimy. Oczywiście wyciągniemy z naszych. Miejscowości wszystkich żołnierzy. Tu, jak widzieliście, porobiłem pola, no też, tak mnie troszeczkę kusi, powiem Wam szczerze, żeby jeszcze coś potworzyć, pobudować. Mamy gospodarstwa, mamy pola, jakoś one tam się sprawdzają. Ja stosowałem też tą metodę, jak widzicie, gdzie niegdzie pole jest zburzone, bo też zastosowałem radę widza i bardzo fajna jest, moi drodzy, to rada. Polecam Wam właśnie taką opcję, że jeżeli mm, na przykład widzicie, że nie jesteście w stanie dobrze tego pola wykorzystać, to lepiej je po prostu zburzyć i zbudować na nowo, yy, niż tam się bawić w ten podozmian. Szczególnie, że tak jak mówiłem, ten podozmian nie do końca dobrze działa. Tutaj sobie wybudowałem też młyn, który ma mi tworzyć mąkę. Dużo zmian porobiłem, ale to już Wam. W odpowiednim momencie to pokażę, jeżeli będziecie chcieli następne odcinki. Przy czym ta sznela, sznela, właśnie ma taki tutaj, jak widzicie, cel, że wszędzie pola. Co się stało dziwnego? No, musiałem tutaj obóz drwali dać, bo aż testowo to zrobiłem, bo jak widzicie, moi drodzy, chociaż chata drwala, a chata drwala jest do czego? do. Dobra, bo już się mi pomyliło z. Z chatą leśnika. Słuchajcie, rąbię te drzewa, dlatego że zniknęła mi tutaj zniknęło mi bogate złoże dzikiej zwierzyny. Nie wiem, co ja wywinąłem, co ja zrobiłem. Ale pomyślałem, że skoro z tymi jagodami też nie ma pożytku, to może to wszystko wyrąbię i tutaj też posadzimy pola, jakieś gospodarstwo się da. I zobaczymy, co z tego będzie. O, tu jeszcze jeden obóz drwali wybudowaliśmy, no to już przy okazji też. Może wykorzystajmy i zobaczymy, co się zadzieje, moi drodzy. Zobaczymy po prostu, co się zadzieje. Wyrąbiemy to drewno tak, jak tutaj leci. Tu mam jeszcze pola oczywiście. Oj, ale powiem wam, że po tym update'cie FPS-y są straszne. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale no może na oddaleniu. Natomiast ja czuję bardzo, nawet tu przy przybliżając. Oj, strasznie. Strasznie to wygląda. Przy czym od razu mówię, nie jest to kwestia... Komputera, bo zużycie na przykład procesora przy nagrywaniu mamy 5%. Także moi drodzy, to nie jest kwestia, że komputer sobie nie radzi, a raczej wydajności gry, która no, tutaj jest jeszcze niezoptymalizowana. A wynika to z tego i te problemy się zaczęły, kiedy jak widzicie, nasza Jukenlandia dość mocno została rozbudowana. Tutaj, oczywiście, Jukenlandię też bym rozbudował, bo tak jak planowałem, zobaczcie, tak zrobiłem. Całe wszędzie drzewo wyrąbałem. Także Jukenlandia jest gotowa, żeby tylko po prostu byli ludzie. Gdzieś tam problemy z jedzeniem się pojawiły. No to było do przewidzenia. Tutaj kawałek też w tym mięsnym jeżu jednak, słuchajcie. A nie, tutaj też mamy bogate złoże, jeśli chodzi o zwierzynę. To to, to bogate złoże musimy tutaj pielęgnować, żeby nam czasem e, no nie, nie uciekło. Natomiast ten mięsny jeż jest, jak widzicie, taki bardzo skromny. Jest parę domków na krzyż, więcej nie budujemy. Nie ulepszamy, natomiast tutaj też parę pól wybudowałem z ciekawości, stworzyłem i zobaczymy. No, chociaż mówię, w mięsnym mierzu to się akurat no, nie opłaca, dlatego że tutaj daliśmy zarządzenie. Czekajcie, idzie to nasze wojsko. No, idzie, będziemy się tłuc zaraz. Tutaj jedna z tego co pamiętam, chyba to gospodarstwo jest do zburzenia, ale to niech mi przerobią jeszcze to wszystko, potransportują. No zobaczymy, no może byśmy coś jeszcze podziałali, jeżeli ty drogi widzu oczywiście byś chciał lub chciała droga widzko. Następne odcinki, dobra, ekipa przyszła, także możemy się szykować do ataku. Idą gałgany, nie wiem, może nie na swoim terenie będziemy walczyć i będzie tak po prostu lepiej. Jakbyśmy walczyli nie na swoim terenie, ale dobra. Ustawmy jednych tarczowników, drugich tarczowników. Tutaj są ucznicy. Dobra, tu jakiś dziwny komunikat po tym update'cie wyskakuje, który jest dla mnie kompletnie nie, niezrozumiały i niejasny. Bo nie wiadomo, o co w nim chodzi. Chyba wszyscy, nie? Moi drodzy, tu jeszcze są jacyś jedni. No to też ich damy tutaj. A wszystkich dałem. Na razie tylko lecimy z z tymi, chociaż no wiadomo, tutaj akurat ze Schnelli, nie wiem, czy przypadkiem też nie wyciągniemy nie wiem, czy to ja ekipę ze Schneli wyciągnąłem, chyba nie. Obawiam się właśnie, że nie. A dobra, wszystkich wyciągamy za chwilę. Będziemy i tak walczyć konkretnie, moi drodzy. Także i tak ta ekipa musi iść w tą stronę, bo będziemy zaraz yy, no, podbijali tereny, więc już niech w tym czasie jak yy, nasi najemnicy będą walczyli, to niech ekipa już słuchajcie, idzie. Także niech już lecą, pędzą, siły potem zbierają. Armię mamy konkretną, powiem Wam szczerze. Dobrze, że to zostało też i naprawione. Chociaż szkoda, że nie mamy jednostek już w innych miastach, bo nie możemy ich stworzyć. Chyba, że coś się zmieniło, zaraz zobaczmy, czy możemy jeszcze stworzyć. Ale raczej nie. Najemników nie możemy, a dzicie już się nie da, już jest limit wyczerpany czyli ile mamy tych wojsk? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aha, bo się nie liczą, ci będą zawsze czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli sześć możemy mieć tradycyjnych wojsk, z każdej mieściny, osady możemy mieć tą świtę, no i wiadomo, dość bogata opcja z najemnikami. A tutaj ktoś, nie wiem kto to, się zapodział. No to też jak się zapodział, to niech się odpodzieje. No co to tutaj się stanęło, że oni tutaj... O, patrzcie, świta jeszcze przyszła. Czy w jakimś kosmicznym tempie z tą świtą? Hej... Co oni tu robią? W ogóle dziwnie to zaczęło, słuchajcie, wszystko działać. Patrzcie, na przykład świta się teraz cofa. To jest dla mnie też kompletnie niezrozumiałe, że oni na przykład tak dziwnie chodzą, nie? Wybierają jakieś dziwne miejsca dochodzenia, ci coś idą, czy nie idą? Słuchajcie, coś słabo nie? Oni tam stoją, chyba tylko. Coś się zawiesiło, czy co? Zobaczcie, stoją. Nie chcą przyjść. Ja myślałem, że oni do mnie przyjdą. To co, my mamy iść do nich? No bo wiecie, nie będziemy robili ataku, nie? W tym momencie, moi drodzy. No nie możemy w tym momencie zrobić ataku na, na terytorium, bo to się źle skończy. Co to za ekipa dziwna? To, to jacyś tacy no-name'y. Kto to jest? Lera wie kto to jest, tak szczerze mówiąc. Tu następni przybiegli. O kurde, ale ekipy tu się zbiegły. Rodzina jest głodna, no co ja wam poradzę? Że rodzina jest głodna, no nic nie poradzę, nie? W ogóle jakoś tak szybko się zaczęli poruszać tymi jednostkami, słuchajcie. Ło, wow, oni bez biegu przyszli, no ładnie. No okej. Okay. Okej, okay, no. Skoro tak, to tak, no. Patrzcie, jak się. Jak się ten, jak się szybko zaczęły te wojska wyruszać, coś po update jednak się zmieniło. Kurde, niesamowite. Widzicie jak się te wojska szybko od razu ruszają. Niesamowite. Niesamowite jak te wojska się szybko ruszają teraz. Wow, bym powiedział normalnie. Wow. Patrzcie, kurde, co tu się dzieje. Patrzcie, tu jeszcze. A, bo to mamy taką ekipę, dobra, to ci tu już niech z tyłu osłaniają. W razie czego? Patrzcie, tu świta biegnie. No, zmieniło się to po update'cie, że te wojska faktycznie szybciej się. Yy, szybciej się przemieszczają. I zobaczcie, widzicie, dałem tutaj tą świtę, a oni nie wiadomo, czemu się cofają. Jest to bez sensu, nie? Zobaczcie, tutaj. Coś jest nieryn. Widzicie? Świta? Ja chcę, żeby przyszli tu. Nie wiem. Dziwnie to jakoś działa, po prostu powiem Wam szczerze. Dobra, no co z tą ekipą? Bo ja tak nie chcę tu czekać. Chcę podbijać, ale z drugiej strony ci rozbójnicy mi tam trochę przeszkadzają. Ale mamy ekipę. To co wszystkich? O, patrzcie, tu jeszcze kolejna jakaś ekipa idzie. Tych naszych, tych, tej naszej świty. No to nie idzie, to nie idzie. Proszę bardzo. I zobaczcie, widzicie? Zamiast iść przez pola jakoś. Na szagę, jak to dziadkowie mówią, to nie, to muszą, żeby bez biegu. Że jak biegną, to głupieją, nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje. No nic, no to będzie trzeba ruszyć na nich. Także słuchajcie, plan jest bardzo prosty. Chciałbym podbić te wszystkie tereny dookoła, zobaczyć, co się stanie. To czy będziemy je jakoś yy, zagospodory wywali i budowali, no to zależy od ciebie, drogi widzu. Także dasz znać w komentarzach. No słuchajcie, no jeżeli i tak mamy... Się podjąć, no to nie wiem. No może trzeba kawałek bliżej tą ekipę przesunąć. Zróbmy tak, tych rozbójników na pierwszy plan, tych na drugi plan, nawet kawałek w lesie. No i zostaje tak, troszkę tych, troszkę tych. Może podejdą do nas bliżej, moi drodzy. No, jest szansa, że podejdą, mnie. Jest spora szansa, że podejdą do nas bliżej. Bo tu chcieli, wiecie, już się zajmować konkretnym atakiem. Dobra, i tutaj. Jeszcze jedna świta. Tu gdzieś na boku damy drugą. Tu w razie czego trzecią. Tam się jakoś widzicie z tym, nie specjalnie, ale nic, ekipa nie chce iść. Oni tam chyba jakiś obóz mają, albo nie wiem co. Zawiesiło się coś chyba. Stoją mi się, nie wiem co. Stoją mi się, czają jak szczerbaty na suchary, moi drodzy. Także no, będzie trzeba tam chyba jakoś do nich ruszyć bardziej naprzód im. No nie wiem, Już widzę, że rodzina jest głodna w Szneli, bo jedzenia brakuje. No a co ja wam poradzę, moi drodzy? Co ja wam poradzę? Tutaj też fajnie by było tą zwierzyną się na pewno zająć, bo nam jedzenia, słuchajcie, troszkę brakuje. Jakby nie patrzeć. To jedzenia nam brakuje. A, jakoś to jest tak mała, wiecie. Ci rozbójnicy są tak małym... O, jest, idą, patrzcie, ruszyli. Dobra, mamy ich. Super. Elegancko. No, i już rozbicie. Także już możemy chyba zajmowanie regionu tutaj ustawić, bo widzicie już po rozbójnikach. To tam. Możemy już naprawdę zajmowanie regionu ustawić. A czemu ci stoją? Chciałem, żeby tu gdzieś przyszli. O tych tu bliżej. Na razie ich nie mamy. No i widzicie i po rozbójnikach. Nawet chyba straty żadnej nie ponieśliśmy. No dobra, słuchajcie. Jesteśmy tu. Wysuń roszczenie. Tak, pytanie, czy nam wpływów starczy? Starczy nam wpływów, bo mamy wpływów 28 tysięcy. Także słuchajcie, ciekawe, co by się stało, gdybym wypowiedział na wszystkie naraz. No ale nie jesteśmy tak w stanie wojsk podzielić, więc ja wolałbym to robić po kolei. Mamy do zajęcia cztery tereny, i w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, chciałbym to zrobić. O kurde, moi drodzy. Kurde, Bela. Kurde Bela, idę albo nie idę, nie? Patrzcie to, kochani. Kurde Bela. Jaka ekipa? Jaką ekipę mamy? To się ciężko przecisnąć między nimi, słuchajcie. Jaka ekipa. Ciekawe skąd wróg przyjdzie, bo to jest jeszcze dość istotne. Jasna dupa. A ci ucznicy tak tutaj trochę jakby niechronieni są. Ale to zaraz zobaczymy. Zaraz będziemy ich ustawiali. Rękawica została rzucona. No oczywiście, że została rzucona. No a jak żeby? Tak, tak. My już tyle razy z tym, z tym Hilberdem zostajemy, słuchajcie, wrogami. Tyle razy pokój ogłaszamy. Ale teraz nie ma zmiłuj. Dobra, zobaczmy jak mamy, słuchajcie, ekipę. Dobra, idą już. Czekajcie, bo oni już idą. Już nie ma zmiłuj. To trzeba inaczej. Tak. Tak. Tutaj damy sobie tak. Tych tarczowych damy tu, bo w ogóle tych łuczników trochę trzeba tu, słuchajcie, też ochronić. To tak nie jest. Wiecie, hop siup. Ci to też tam gdzieś tu mogą sobie stać. I teraz tak. Na pierwszy rzut to damy właśnie tą ekipę różną. Żeby tutaj nie było, że łucznicy dostaną wciery, słuchajcie. Raz, raz, ruchy, ruchy. A łuczników musimy dać bliżej, żeby ich też tam odpowiednio. Słuchajcie, poatakowali. Ja pierdzielę, jako my mamy ekipę. Bym powiedział, nieskromnie bym powiedział, ekipa nie do pokonania, ale boję się używać takich słów, bo to wiecie, może się wszystko zmienić. No dobra, ekipę mamy fajną. Nie chcę żadnej wiadomości, gościł mi tutaj. Zakończ korespondencję. Już się coś tu dzieje. To teraz kto jest kto? Ci chyba atakują. Dobra, jest. My już tutaj w nich nawalamy. Dobra, dobra, pięknie. Ucznicy nawalają. Tutaj też jesteśmy ładnie. Hmm. Jakoś zastawieni. Tych można na tych tu puścić. No, rozbijcie, No to było do przewidzenia, że rozbicie. To było widzowie do przewidzenia, a tu jeszcze jakąś ekipę mamy. Tutaj też łuczników bliżej. To tych puśćmy na łuczników, słuchajcie. Bo nie może być tak, że mi tu ucznicy będą dupę kopali. Dobra, dobra jest jakaś opcja i tu jeszcze tylko jakaś ekipa została. Ale to jest do zrobienia. Zauważyłem, że jak się dużą ekipą na nich rusza, to oni się sami chętnie rozbijają. To jest rozbicie, nie? Dalej, atakujcie ich tam. Czemu ich nie atakujecie? Halo, już rusz. Raz, raz. Ruchy, ruchy. Dobra, i ciekawe, co by się teraz stało, słuchajcie, jakbym wszedł na mapę i teren obok yy, zrobił, że chcę zająć. Jestem bardzo ciekaw, widzowie, co się stanie. Ciebie, bo jeszcze nie skończyliśmy walki w jednym. No dalej atakujcie tych uczników biegiem. Już ruchy. Zmęczeni po walce jesteście. Bo jestem ciekaw, czy ten cały Hindelbrand, czy jak on tam się nazywa, czy on będzie miał ekipę. I jak to się dalej potoczy. To czekajcie, tych trzeba troszeczkę inaczej rozstawić moim zdaniem teraz. Troszeczkę ich przesuną. A zresztą źle co ja robię, bo przecież to będzie na innym terenie. Na innym terenie będzie teraz walka. Bitwa o zwiału. Bitwa o zwiału. Zobaczymy, czy ktoś zwieje. Słuchajcie. Gdzie my mamy naszych łuczników? Tu mamy, tu mamy. A ci jeszcze co? Koniec? Pogonili ich chyba. Dobra, to ich pogonili, to niech wracają. Jestem ciekaw, czy ten teraz będzie miał ekipę na kolejne, na kolejne miasto. Co on zrobi, tak? Czy zgupieje? I w tej sytuacji, no mam nadzieję, że nam się gra nie zawiesi, bo w tej sytuacji to wiecie, ja mogę wszędzie rękawice tak naprawdę porzucać. A wszystkie cztery. Jak, jak szaleć, to szaleć, słuchajcie. Jak się bawić, to się bawić. I zobaczcie, wszystkie cztery w tym momencie zajmujemy. Wszystkie cztery widzowie w tej chwili mamy do y, zajęcia. Przyspieszmy czas. I zobaczymy, co się dalej stanie. To jest w ogóle, słuchajcie. Sytuacja w tej chwili, zobaczcie to, wszystkie cztery. Przegrywanie, ale nie wiem czemu przegrywanie. Czemu jest napisane, że przegrywanie, skoro... A, bo ja może źle to zrobiłem, bo ja może muszę tam być. Nie wiem, czy zdążę być w każdym miejscu jednocześnie, żeby to wygrać. No to jest widzowie pytanie, nie? Czy ja zdążę w każdym miejscu być, żeby to wygrać? Mówię, dajcie znać w komentarzach, czy będziecie chcieli zobaczyć, jak jeszcze coś tu budujemy, jakąś fajną metodę na budowanie sobie obierzemy, to będzie zależało od Was, no tutaj te pola jeszcze są wiadomo do zrobienia, tutaj wyrąbaliśmy także też jakieś pola byłyby do zrobienia przy tym młynie, no tutaj jest do poprawki i pole też trzeba zrobić, jak, jak to zburzymy, bo to gospodarstwo tak tutaj niekoniecznie zbudujemy najwyżej tam dalej, oj, ale haczy strasznie przez to wszystko, powiem Wam szczerze, że... Haczy strasznie, nie? Tutaj też bym chciał pola, bo przez to, że nam niestety zniknęły te rzeczy. No, jagody nam też tutaj nie bardzo się spisują i jakoś, no, nie daje rady, nie, nie dają rady urosnąć te jagody. Także stwierdziłem, że może z jagodami sobie tutaj też damy spokój i jak, może się pojawią po prostu w innym miejscu. Chcę to sprawdzić, nie? Czy to tak będzie działało, moi drodzy, że jak. No widzicie, wcześniej tu drzewa nie sadziłem, a teraz, kurde, wycinam. Ale skąd miałem wiedzieć, że mi zwierzyna zniknie, ucieknie? A przecież nic nie zrobiłem takiego, żeby mi ta zwierzyna miała uciec. Niczego nie wybudowałem. A tutaj najwyżej. No ale tutaj są też tam zwykłe te złoża. No i co? No i co teraz? I co teraz? Odpisz na listy. Słuchajcie, mam jakąś korespondencję, nie? A mi to tak jakby. Moje roszczenia nie podlegają negocjacjom. Cyk, wyśli. Zajmi. A bo to w ogóle bitwa, aha, to może dlatego jest napisane, słuchajcie, że przegrywanie. Jery, co ten spamuje. Jaki to jest spamer naczelny, kurde, w tym Manor Lords, no naprawdę, spamer naczelny. Bo my może musimy być w tym miejscu, to czekajcie, może tą, chociaż tam świtę w to miejsce tutaj Damy, i wtedy będzie, że, że wygrywamy, tak? Bo może to o to chodzi, że my musimy być w tym kółeczku. Czyli jeżeli oni ekipy nie wyślą, to możemy po jednej armii wysłać do kółeczka i teoretycznie wygramy. Teoretycznie, a czy praktycznie tak się stanie, tego nie wiem. Ale zresztą, wiecie, to jest też forma eksperymentu, tak? Ja to dla zabawy troszkę robię, więc tutaj nie mam presji, czy się coś uda, czy nie. Natomiast słuchajcie, jak już tu jesteśmy, ale zobaczcie, mamy tyle tych pól. I naprawdę dość, dość czuję, że ta gra ciężko, no nie daje rady, nie? Coś czuję, że naprawdę ciężko to wszystko chodzi. Jest to no masakra troszkę. Aha, bo tu co, też coś mamy, jakiś skład. Dobra, tam nie będziemy na razie tych pól przebudowywali, zobaczymy później. Tu może jakaś droga gdzieś pójdzie, chociaż tu jest droga, to już nie ma sensu kolejnej. Nie wiem, ciężko to strasznie chodzi. Na razie, jak widzicie, pola mamy... A nie, porali, porobili coś tam. Posadzili, posiali. orali, okej. Okay. A, bo to też miało być inaczej tu zrobione, ale to już tak mi się też... A, wiecie co? Będziemy się szczypać. Co my się będziemy szczypać? Nie, widzowie, będziemy się szczypać. Tu ciach, ciach, ciach. Ale widzicie to nawet chyba po tym tworzeniu pola, że no może teraz dałem zadanie po prostu i on tak ciężko myśli, bo... Może tak ciężko też być, że tak ciężko myśli, bo. Bo właśnie. Oj! Tak to nie chcemy. Może tak być, że tak ciężko myśli, że. O kurde. Tak to się nie za bardzo. Że przez to, że ta bitwa się toczy, nie? Tego to nie wiem do końca. Jeden, jeden. Spróbujmy się trzymać jedynki w miarę możliwości. Prosto być nie musi. Nawet jest urok. Słuchajcie, jak to nie jest prosto. Dobra, tutaj temat zamknięty na razie. Dalej to się zobaczy, bo tutaj mówię, trzeba zburzyć jedno gospodarstwo. I tak zostaną surowce, także to gospodarstwo byłoby tu. To tutaj też nie jest potrzebne, to gospodarstwo tu. Je też trzeba by zburzyć. I wtedy następne dać tam wyżej. Dobra, zobaczymy. Słuchajcie, najważniejsze, że mamy dużo kasy. Nie brakuje nam kasy z podatków. I to jest y, fajne, myślę. A, widzicie, mamy jeszcze. Dobra, mamy wygrywanie, dlatego że. Już wszystko rozumiem. My musimy być po prostu w tym. W y, tym punkcie. Czyli wygramy to wtedy. No dobra, no słuchajcie, możemy świtę na przykład spróbować puścić. Pytanie, na ile Gostek? Tu mamy trochę więcej czasu. Te myślę te dwa dni przewagi to nam dadzą. A my to sobie tak rozplanujemy, że jak tu pójdzie następna ekipa, to tych szybko tutaj przeniesiemy. Okej, okay, to zróbmy tak. Bądźmy sobie w tym kółeczku i spoczko. O, a tutaj też chyba, a bo ten teren jest nasz, my go zajęliśmy. Łe, tu jakieś jagody są królewskie. No, fajnie, 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 moi drodzy. A powiem wam, że te pola też fajnie z góry w tej szneli wyglądają. Chociaż Jukenlandia tutaj jest, to już nie wygląda tak fajnie, bo jak widzicie, no, same domy, same domy. Chociaż tak z lotu ptaka, jakby tak się przyjrzeć, to jeszcze, jak widać, jest bardzo mało zabudowanego terenu. Nie, tak z bliska wygląda, że chata na chacie, ale tak z lotu ptaka jeszcze nie. No, zobaczymy, co tutaj zrobimy w tej szneli. No zobaczymy, czyli dobra, roz, rozkminiłem o co chodzi, musimy być w tym kółeczku i wtedy wygrywamy. No wiecie, no mogę tam jedną ekipę odbiedy poświęcić, nie wiem, jednych rozbójników. I niech już sobie na przykład jedni rozbójnicy pójdą tam, gdzie jest ich mniej wiecie, po prostu wyślemy ich po to, żeby wygrywać i zobaczymy no najwyżej jak przyjdzie ekipa, to ją albo ich wycofamy, albo wciery dostaną wiecie, ja nie mam tutaj z tym presji ale jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że jak uderzyłem na cztery na raz, no to ten cały gość na tyle zgłupieje, że on nie będzie wiedział co zrobić bo on już nie ma ekipy, nie ma najemników, nie ma ekipy no i co on zrobi? Wytukliśmy mu całą ekipę więc jest bardzo prawdopodobne, że już kolejnej ekipy nie przyśle Widzicie, tu się też zmieniło wygrywanie, wygrywanie i jak tych umieścimy też w tych kółeczkach, to też będzie wygrywanie. Jest to oczywiście bardzo ryzykowne, co ja teraz robię, dzielenie tak ekip. Bo jak gdzieś by wysłał 36 razy 4, no to i tak ekipa dostanie wciery. To już tutaj nie mam szans, wiecie, to już nie ma opcji wygrania w danym regionie. Natomiast ja się o tym absolutnie nie, nie przejmuję, tu nie mam presji, wiecie. Po prostu tych, tych na pożarcie można powiedzieć. Przez to, że rozbójnicy często mnie atakowali, o tu mamy zboże jeszcze bogate na, na zwierzynę, to, to by się przydało. Słuchajcie, tutaj niedaleko daleko sznęli. Może to złoże się tu przeniosło królewskie. No, tak może być. Widzicie, się przeniosły. I mięsny jesz. Chyba się przeniosły te złoża. Szkoda, że nie do Jukenlandii, ale dobra, damy radę. Poradzimy sobie, moi drodzy, poradzimy sobie, tak nie my, ale strasznie ciężko to już chodzi. Powiem Wam, że. Prędzej bym zaczął to, ten scenariusz od nowa i jakoś, może, inne założenia zrobił, żeby może te, te doświadczenia ze Steama zaliczyć. Natomiast powiem Wam, że tutaj ciężko byłoby dalej coś robić, bo po tym update'cie dawno nie wchodziłem. Mówię, 5% zużycia procesora tutaj. Jest klatka na klatce, nie? Wydajność jest bardzo słaba przy, przy już takiej populacji. No ja cię zobaczcie, gościa mi spanu, spamuje i spamuje. No. Przecież czy on nie może się z porażką pogodzić? Chłopie ogarni się. Spamerze jeden. Na razie wszystko wskazuje, że wygramy. Czas dałem razy cztery, bo już mi się nie chce, wiecie, tutaj jakoś czekać. Na pewno wygramy to Eichenau, z Wiau jest duża szansa, że też wygramy, no bo to jest blisko. Co do Gondolfa i Hofstena, no to to jest traf, albo się uda, albo się nie uda, nie? Musimy po prostu obserwować to z lotu ptaka, no bo jest to ryzykowne. W każdym razie wszędzie jesteśmy na statusie wygrywanie, a bo tu jest jeszcze jeden teren, którego... Czy nie? Raz, dwa, trzy, cztery, nie, no cztery chciałem zająć i cztery zajmuję, no dobrze. No, ciekawe, jakbyście chcieli, żeby coś tam próbować, fajnie, już bardziej tak wizualnie rozbudować, bo nie oszukujmy się. No, na przykład ta sznela, sznela, no właśnie, widzicie, sznela kończy się jedzenie, tak to też wygląda, nie? Natomiast sznela, sznela myślę, że wygląda fajnie, przez to, że jest dużo tych pól, tak? Ale jak widzicie, kończy się jedzenie w szneli, i tutaj jest, no ciężko z tą sznelą, ciężko. Ja wiecie co, czekajcie. Zróbmy na chwilę, żeby mi tu ludzie nie po. Z głodu. To chociaż zróbmy może. No są te jaja. Bo zamiast tych skór, które tak jakby średnio, no to starałbym się te kurniki porobić, nie? Tam, gdzie się. Tam, gdzie się da zrobić kurniki. Kurczę, żeby więcej jedzenia mieli. Piekarnia. No można w szneli jedną piekarnię jeszcze słuchajcie, zrobić. Um, tu jest nic. Tu. I jest piekarnia. No, jest jedna piekarnia, zasadniczo. Hmm, to może gdzieś tu drugą piekarnię? Nie, tu też jest piekarnia. Dwie piekarnie są. No i co, im za mało jedzenia? Serio? No to trzecią piekarnię wybudujmy, no. Kurde. A tu gdzieś coś? Nie da się, nie? A szkoda. Szkoda, moi drodzy, no ale. Aha, tu nie możemy piekarni, bo nie ma poziomu. No szkoda, bo wsznęli jedzenia im brakuje niedobrze. Docelowo nie chciałem tu piekarni dawać. No ale, ale, ale. Jak nie mamy wyjścia, no to cóż. No dobra, no może nie umrą z głodu, nie? Tej szneli. Chyba, że szybko wiecie co? Faktoria. Oni i tak tu mają w szneli kasę. To żeby tak szybko się jakoś podreperować, to może słuchajcie mnie... O kurde. Przywóz, przywóz. To nie wiem. Jagody jeszcze zróbmy. Przywóz. Trochę jajek. O! Widzowie, Czekajcie, o dobra, tu się bitwa zaczyna, dobra, tutaj idzie na szczęście jednostka, no to tych dajmy z powrotem. Jak my tą ekipę tu mamy? To jest ok. To jest ok. Ci tutaj ok. Ci tutaj ok. Tych też bardziej tu. Ucznicy są spoko, ale damy ich bliżej. Ale będzie bijatyka znowu widzowie. Nie wiem, jak on tą ekipę tak szybko zmontował, powiem wam szczerze, nie. Jestem bardzo ciekaw, jak on tą ekipę tak szybko zmontował. Bardzo ciekaw jestem. Bardzo szybko ekipę zmontowali. Ale dobrze no. O kurde, tu mnie próbują podejść, ale my sobie z tym poradzimy. My sobie z tym poradzimy, moi drodzy. Nikt mnie tu nigdzie nie podejdzie. Damy radę, damy radę. Myślałem, że nie wyślę, słuchajcie, ekipy, że nie będzie miał ekipy, no bo on musiał chyba najemników jakiś tutaj wysłać. O, tu widzę, że się grubo robi. No, już jest rozbicie, dobra. Już jest rozbicie, jedno. Ci pewnie nie będą strzelali do tych krzakach. Ale spróbujmy mimo wszystko. Tam są ucznicy jacyś. Wiecie, co tych. Co, już jest po ekipie? Łe, my ich już rozbiliśmy, słuchajcie, ale ich porozbijaliśmy. Dobra, to tylko tych uczników trzeba załatwić. Dobra, no to wracamy tu. Walka trwa. No to w takim razie jest szansa, tylko za sznela mnie martwi, bo tu jedzenia cały czas brakuje, widzowie, nie? Ja tutaj już sobie przywózkę zrobiłem jedzenia z zagranicy, bo mi ludzie z głodu zaraz umrą. Okej, okay, udało się rozbić. No dobra, zwycięstwo Einhau. Zwycięstwo. No to teraz jestem ciekaw jak następne. Tutaj 32 dni. No ja jestem ciekaw, moi drodzy, bardzo tego wszystkiego. No I tak możemy ekipę tu przenieść całą, się wszystkich tak jak leci, przenieść tu. Oj, widzicie jakieś dziwne, dziwne chody mają, gdzie oni tam idą? A tu jest jeszcze jakiś obóz do okradzenia, który jest pusty. No zobaczymy, może, może go później wyczyścimy. Czyli to mamy zaliczone. Jeszcze trzy nam zostały. Mam nadzieję, że gdzieś ekipy nie pogubiliśmy. Słuchajcie, mam nadzieję, że damy radę. A jeżeli już tak... To trzeba się zastanowić z kolejnymi. Tylko tak, tu jest 31 dni, więc on pewnie wojska prędzej do zwiał wyśle, a później tu. No to tu już później się podzieli te wojska na dwa. A poza tym wątpię, żeby on wszędzie wysyłał. Raczej go na to nie stać. Zobaczcie, mamy jedzenie na minusie. Kurde, widzowie, ratujcie. Co tu, co tu jest nie tak z tym jedzeniem? Mamy, słuchajcie, te pola. Mamy dużo yy, ziarna, dużo mąki. No to nie wiem, mogę jeszcze tu, kurde. Wiecie, jakąś kurczę piekarnię ogarnąć, nie wiem, tu może, jeżeli w tej szneli jest taki problem z tym, to może jeszcze trzeba jakieś piekarnie ogarnąć, żeby oni chociaż chleby robili, no bo tutaj już ciężko, kurde, coś innego, parę piekarni. Podobno to ma być bardzo wydajne, no dobra, no zobaczymy, niech chleby robią, no niby coś tam przybywa tych chlebów. Najwyżej będziemy inaczej to robili. Dobra. Jak to tu wygląda sytuacja? No to co, przyspieszmy czas, nie? Moi drodzy, co my będziemy czekali? Przybywa czy nie przybywa? No chlebów coś tam przybywa i ubywa, wiecie. Jajka na minusie. Ja wszystko, co się da do szneli, to transportuję. No ten znowu spam wysyła. No po prostu generalnie rewelacja, że mam dosyć powtarzania w kółko tego samego. Jestem ciekaw tylko czy ten gałąź gamo... Stój, a gdzie, gdzie oni mi tu biegną? Hej, tu. Widzicie jakie gamonie jedna? Wszyscy do kółeczka. Jakoś tak na razie ich nie ustawiamy pod jakimś, nie wiem, yy, układem. Tak po prostu są, wiecie, powrzucani wszyscy w jedno, nie? Żeby byli w jednym miejscu. Bo to zależy, z której strony jednostka przyjdzie jakaś tam nieprzyjacielska. No, piekarnia zakończona. No to jest szansa, że w tej szneli jedzenia zacznie, słuchajcie, przybywać. Jest spora szansa. No, widzicie? 50 chlebów. Dobra, dajemy radę. Jest już ok. Opanowaliśmy, słuchajcie, sytuację. Czyli w tej sytuacji yy, myślę, że ten handel... Też nie jest aż tak potrzebny, bo no nie wierzę, że ten jeszcze mi spamuje. No przecież co za debil, czy ten gościu kurde schoroszczy uciekł, czy co? Chłopie, nie będę z niczego rezygnował, żadnego rezygnowania. Nigdy się nie poddawaj, co ty mi tu spamujesz? Dobra, mamy może jeszcze jakąś czasem ekipę do... Nie ma. Ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, że wojsk jako tako nie potraciliśmy trochę, tylko z tych rozbójników widzę, że zeszło i kilku tych łuczników, ale też nie pamiętam ilu ich było, jak zaczynaliśmy wojnę. Osiem dni, także za osiem dni wygramy, a jeśli nie wyślą wojsk jeszcze do tych tutaj, gdzie jest. A ciekawe, że on tego jakby nie ogarnia, że tutaj jest tylko jedenastu i oni wygrali. To bym się bardzo zdziwił, nie? Gdyby on mi tu ekipę wysłał na tą ekipę, zamiast tam, gdzie, gdzie jest mała. Nie, widzicie, widzicie, jak on spamuje, to jest tak denerwujące to spamowanie. A ciekawe, co by się stało, gdybym mu nie odpisywał. Dobra, trzy dni zostały, moi drodzy. Stały trzy dni, jak tam w tej szneli z tym chlebem, no tak sytuacja różnie z tym chlebem wygląda. Raczej znowu jesteśmy na minusie z chlebem. Na miesiąc nam zostało jedzenia, także. I co? Wygraliśmy, tak? I jeden dzień został, zero, czyli wygraliśmy wszystko. I Widzowie, wygraliśmy. No i co? To jest jakaś komunikat, że chyba osiągnęliśmy wszystko, tak, moi drodzy? Fajna muzyczka. No, to są moje pola, to jakieś. No, fajną animację, no. Podoba mi się. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach, czy chcecie jeszcze. Abyśmy kontynuowali to zwycięstwo. Liczba dni 11 tysięcy, ukończone budowle ponad 3 tysiące, końcowa liczba ludności 3 tysiące, to chyba mówimy o wszystkich tych yy, miejscowościach, tak? Wykonane wyzwania 4, nie wiem jakie wyzwania, przegrane wyzwania 0, zabici wrogowie, oj, sporo, utraceni żołnierze. O kurde, zobaczcie. Zabici wrogowie prawie 8 tysięcy, a utraciliśmy 180 żołnierzy, mega. Kontynuuj rozgrywkę w trybie piaskownicy. Jaki pokój? Aha, no pokój, bo wszystko podbiłem, tak? Czyli możemy to kontynuować. Dajcie znać widzowie, czy chcecie, żebyśmy coś tutaj w trybie piaskownicy działali, jeszcze pobawili się, porozkminiali, potestowali. To będzie oczywiście zależało od Was. Podbiliśmy wszystko, osiągnęliśmy wszystko, ale nie musi się gra kończyć. Równie dobrze możemy zacząć jeszcze raz od zera, żeby przetestować te wszystkie rzeczy, które są powiedzmy po update, no bo ciężko jest tutaj je testować, ale zaczynając od zera moglibyśmy i na pewno byśmy inaczej to już rozwiązali, może jakąś inną metodę, byśmy obrali chociaż myślę, że ta metoda, że dane, Dana mieścina, dana osada zajmuje się bardziej jednym typem czegoś, wydaje mi się fajna i tak tutaj jak widzicie wyrąbaliśmy całe drewno i dużo mamy tego drewna opałowego, dużo również mamy jabłek, tak, czyli to jest jakby taki główny cel powiedzmy Jukenlandii, tak, główny cel szneli no to były te pola, no, które oczywiście chętnie jakbyśmy kontynuowali do końca. Zabuduję, zobaczymy jak to będzie działało, więc no główny tutaj szneli cel to, to jak widzicie są jedna, tu jednak trzeba chyba zburzyć to gospodarstwo, bo widzę, że oni tu znoszą i znoszą, no to niech będzie składowisko. Trudno się mówi, żyje się dalej i tamto drugie też bym musiał zburzyć i jakieś wybudować, ale na razie niech sobie będzie. Na razie od przybytku głowa nie boli, ale jednak zmieniłem zdanie i burzymy, bo jest mało jęczmienia, także to sobie zburzymy. Ewentualnie wybudujemy kolejne. Tak jak mówię, my możemy jeszcze coś tu, moi drodzy, podziałać, popracować, porozwijać się. Zobaczymy. No, jedno gospodarstwo pewnie gdzieś bym tu też postawił, żeby tak tutaj te pola ogarnąć. Ale to dajcie znać. Może zrobię to sobie prywatnie, a może jak będziecie chcieli, to sobie to no, zrobimy razem. To już zależy od Was. Dajcie znać w komentarzach. Fajnie, że w ogóle oglądaliście tą serię, że komentowaliście. Także dziękuję Ci, drogi widzu, że jesteś ze mną. No i do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli taki. Z tej serii jeszcze. Będzie trzymaj się. Cześć!